Siemaneczko, z tej strony Agromati. Witam w kolejnym odcinku z serii Zbudź Koala. Jak widzicie, w tym odcinku siejemy nowym nabytkiem, czyli Fendem Favorite 724. Dlaczego taki miał być New Holland? Jest jeszcze z nami Michał. Dzień dobry. Miał być New Holland, ale stwierdziłem, że New Holland 200-kodny no będzie troszeczkę za dużym na tą mapę. A ten map ma ze 150 konia, to myślę, że no w sam raz to jest zorganizowane. Dlaczego siejmy Fendem, a nie Ursusem? No ponieważ Ursusa tym silnikiem by miotował, bo ma za duże obciążenie. Jak widzicie, przy okazji sobie to kupiłem obciążnik marki Schuler, czy tam Sawyer, nie, to się czyta. Dobra. A wiecie, siejemy sobie rzepak na pole, na którym sobie też sobie tutaj tarżowaliśmy. Mamy też obronę wirniką od razu, żeby też te grudki rozwaliła. Też ona jest włączona, żeby no te grudki porozwalała jeszcze. Oczywiście siewnik czy metrówka. Wiatrówka. To nie jest ma wiatrówka. Tak, dlaczego Fendt jest oryginalny? Wiem, że ten Fendt był już na kilku seriach na moim kanale. Po prostu ten Fendt podoba właśnie w Farmingu 17. Że mówię, muszę go na mojej serii go wziąć. Bo ten Fendt to jest fajny mark. Ogólnie ten Fendt tak mi się bardzo podoba, taki zakrągany siewnik. Wiem, bo mam go już na kilku seriach go miałem, ale po prostu mówię, chyba nie będzie źli, jak jeszcze wezmę go na tą serię. Fendlum. Dobra. Jak jeszcze się wyjdą, myślę, że oprócz tego pola jeszcze zaczniemy sobie ściać pole. Znaczy nie, posiadamy na wóz i to będzie chyba tyle. Serio to się będzie ściał na wóz, na to? No, powinno się przed rzepakiem ściać, ale jak się to posiejemy farmingu przed rzepakiem, to tekstura na wozu zniknie i to nie będzie tak. Serio znika? Jak kurwa góry. Jak cały farming to mam. Stara się to siać dość prosto, ale z takim małym siewniczkiem, no trochę mi tymi to kiepsko wychodziło, tak więc z góry. Sam jesteś mały. Co mówisz? Sam jesteś mały. Czemu? Dobra, nieważne. Czyś nie mówię mało. Chcę mi tu skacze zamiast sobie tam gruberować. Się gruber, łapy urwałem, kamień. Jak bo. Mówię, dlaczego się rzepak, bo na ten sezon nie mieliśmy rzepaku, ale sąsiad mówił, że nawet do tej ziemi rzepak, no tutaj. Jakby tu mieć. No z tych ziemi na dobre pole rzepaku był, tak mówię, dobra, spróbujemy właśnie w tym roku z rzepakiem. Więc oprócz tego pole jeszcze no pole rzepakiem sobie napalimy, znaczy posiejemy. No tak! Może nie będziemy na odcinku, ale myślę, że to pole posiejemy sobie ogólnie, jakby tu ująć, bez orkowo, bez talerzowania, tylko właśnie wirnikowo. I zobaczymy właśnie, jakim efektem tej uprawy będzie lepiej to wyglądało. Czy ty nagrywasz ujęcie? Nie. To po co byłeś na moim polu? Zdjęcia robię. To sobie jakieś zdjęcie zrobimy. Chyba sobie włączę koguty, będzie zdjęcie. No moja miniatura myślę. O. GG skoro tak kochasz. A my już wiecie, czym jest odcinka. No mam nadzieję, że to pole w 10 minut. No dobra, liczby 12 minut posieję. Ja robię zdjęcia, bo to taki ładny nowy ciągnik przyjechał na wieś, to trzeba robić zdjęcia. Jaki? No jaki? A co ma? I właśnie u Ursusa 385 została sprzedana. Tak, w garażu stoi. Nie wcale. Jesteśmy po krótkim cięciu. Michał właśnie chodziło, że ona jest w garażu u nowego nabywcy. Będzie targała tam LM-kę na opala czystki głowego obrotowego. Natomiast będzie miała co robić. Bo tylko była do oprócków, a u niego był takim gumnym koniem pociągał, bo po prostu miała 60. I 30 stwierdził, że coś się przyda większego. No, będzie narzekał, że ma tyle roboty poza odcinkami, a jak to nic nie robi na odcinku. No szkoda, bo to fajnie. Ja live'a zrobię dzisiaj. Dogarniam save'a. Powiem wam, czekaj. Dość spoko to idzie. Wyjdzie o mnie, jak chcemy teraz sobie bezbronujemy. O Boże, coś zepsułem. O nie! Halo. Dobra, Jola, dziękuję. Popsuł sobie życie, jak wiecie, Michał. Dzień dobry. Jak wiecie, mamy chyba około 70% w siewniku. Czy to starczy? Mam nadzieję, że to idealnie wystarczy. Dawaj mała, nie przestań. No wiecie, jak powiesz... Fendt zadyla z tym siewnikiem 14 na godzinę, ale dobrze, bo ten siewnik tego ten Fendt tego siewnika prawie nie czuje. Masz mod pasażera? Nie. A no tam oryginalnych nie ma. I dobrze, i tam gruberować. GG skoro tak kochasz.
A czemu ty nie gruberujesz, jaki Michał jest celem? Mówię, że łapy kamień się urwały. To weź sobie powiedz ma... A nie, nie powiedz mojej talerzybki, bo sprzedałem. Ja mogę sobie wziąć tego Fantas modu, bo też jest taki sam Fantas modu, że tam ma pany IC i tak dalej, ale stwierdziłem, że po co? Ten też jest fajny. Praktycznie każdy oryginalny traktor jest przerobiony, tylko że ma dodany pana LC i pewnie mod pasażera no, i tyle. Chuj lift mamy nie są. I na płatny link wstawiony i tyle. No nie wiem czy na płatnym owce. Ja też wrzucam na płatny. O, ty przyznał się, widzicie, trzeba go zamordować. Ale jeszcze nie wrzucałem, od dzisiaj wrzucam. Jak wiecie, nie wiem ile minut odcinka miał cięcia, ale tak na oko biorę, że nie wiem, 7. Jak ktoś będzie chciał pobrać bodźkowe, to będzie 4 godziny pobierał. Bo wrzucę na upload. Nie no, wrzuć na katszary. A na katszary mniej płacą. O fuj, stójcie, bo pomyliłem przyciski. Ursus taki szybki, że sam zmienia biegi. No jakoś to się wyjdą. Widzicie, no po mojej prawie kukurydze, coś ta kukurydza nie chce nam dojrzeć, już mamy, już tniemy, już siejemy rzepaki jak kukurydza dalej, jakby była wiosna, tak była. Hashtag agromat. Ale tak to jest nawet dobrze, bo moje jedzie na ziarku, to nim ona urośnie, to w sam raz, bo na ziarko później rośnie. Myk. Chyba. No weź i... No czemu mnie wyganiasz? No bo nagrywamy odcinki, a ty zamiast nic robić to tylko przychodzi, widzicie? Ja się człowiek by grał na singlu. No bo dobra, gramy razem, a nic nie robi razem. Nie? Idę do siebie, jak mi nie chcesz. Jak mi nie chcesz, to idę, kurdana. Nie no, starczy na 50% na ten kabel. Ale mi jest przykro, nie? Mnie wygoniłeś z pola. Moje pole. Ja jeszcze mi miedzę od oraż. Ostatni raz cię widzę na mojej siedmi. Nogami, nie? Już mi miedzę odora nogami i pokopię moją miedzę i co to będzie. Wiecie, po prawie mamy niezgruberowane pole Michasia. Jak niezgruberowane? Gdzie je grubowa? No nie! Nie! Serio? Wtedy też ją gruberowałem. No, Fender daje radę z tym siewniczkiem, jak widać. Fajnie, wszystko pięknie tutaj idzie. Ja no też się po tym ingerem się bardzo podoba, bo fajnie, że też wolnymy właśnie odczepić sobie ten, to jakby to ująć, tą głowicę się, nie znacie jakby to ująć, ten siernik, a bronę wiernikowa zostanie. O Boże! Ja się wydarzę, jakby świnie zawinął. Wiesz co się tam skasowało, nie? I co musiałem robić takim niebieskim, że... wiesz o co mi chodzi. No to ten gościu się w obornik, jak za przeproszeniem, wjebał. Nie, mo, dobra, nie wiemy o co chodzi, nie słuchajcie Michała. Ty wiesz o co chodzi. Widzicie, no faktycznie prawie jesteśmy na 3/4 pola, gdzie posialiśmy, a Fent, no nie dobra. Nie są 3/4 jeszcze, liczmy, nie wiem, posialiśmy 4/6 pola, a Fent się prawie się nie ubrudził, no to nie jest fajne. Na te się nie ubrudziły. Jak wiecie, no Fent nie jest sprowadzony, mamy za nasze pieniądze, no, i zakupiliśmy sobie go. Mamy aż kasę, mamy tam zero, widzę. Ten taki szybki, że sam zmienia biegi. Znaczniki też fajnie działają. Widziałem, no mamy za chwilę 16 w farmingu, a w ralu mamy chyba za chwilę... też 16, nie? Tak! 15.47 w ralu, a w grze jest 15.44, ej! No ta! Jak się udało, widzicie, mamy prawie taki sam czas, ale w farmingu... Daj nas na czas... rzeczywisty. Czekaj, a dokładnie która jest w realu? Nie, daj to na... przewidzimy czas, że byłaby na 15.48. Jakby 15.48 będzie na chłodach, będzie 15.48, to dasz na realny, okej? Okay? Dobra, no. Daj już! No daj na 120, głupku! Ups. Ja mam 15.52 w realu, mamy 15.48. No dobra. Ja myślałem, że ty powiedziałeś 15.58. Nie, 48. Ja aha. Ja tak szybko się 120, żeby do 15.58 poleciało. No to nie jest długo siła. Nawozy będziemy sobie rozsiewali, no, yeah. Ze torkiem, bo nie wiem czym innym. Halo, Ben. Jak pamiętacie, że odcinek stależowania, to miałem poza odcinkiem, bo talerzowałem się na pole. Ale jego nie stależowałem, bo chciałem kupić naszą metal focha, talerzówkę. No i tam w Polsce puścimy właśnie bezorkowo. Ostatni raz cię widzę na moim polu.
Niestety ty się nie da się dać nawozów i musimy no też osobno nawozić, ale to się. Serio, taki dobry siewnik się nie da nawozu dać? Ale bardzo fajnie to się, mi się ten fender się taki no coś nie zaszkodzi, wam powiem. Mogę przyjść zobaczyć? To wezmę lornetkę i... No i przyszedł. Nie no wychodzi, wzięła... nie wchodzi na pole. Do mnie nie tylko. Na twoim polu, jestem na drodze. A po drodze może sobie każdy chodzić, także proszę mnie tu nie wyzywać i obrażać, bo ej, ja... Ej, na swoje pole, bo z blisko mojego to byś mógł, o. Zaraz zadzwonię na prokuraturę. Dalej, no, powstrzę sobie coś. No jeju, no. Ale no, teraz nie na multi, to serio to będzie single player. No ale patrz, ja oram pole, no patrz jak biegam tak kopytkami i zaraz patrz cały, załaram, pa. Za chwilę ci kopytka wstać do dupy, tyle będzie z tego twojego kopytkowania. To nie dala. Ostatni raz cię widzę na mojej ziemi. To co mówię dawno, dawno, dawno. Da! A ja to sobie ładnie gruberuję. W kolejnym odcinku będzie chyba już kukurydza u Michała. Nie jeszcze chyba. A co chcesz zrobić? Czekaj, myślę. No właśnie już nic nie ma. Bo ja tylko będę talerzować pola, będę wszystkie pola będę talerzować jak skończę tego, jak skończę na ziarku, wtedy będę wszystkie pola talerzował ze zboża i tak dalej. A damy radę zrobić kukurydzę w dwójkę? Czy nie? Tak. Ale tak serialnie pytam. No tak. No jeden jeździ sieczkarnią. Przygotować nie, dwa trakty. Nikt sieczkarnią nie jeździ. No a kto będzie jeździł? Pracownik. Ale pracownik. Musimy poprzeć jakim poza odcinkiem na nasze przyczepy. Żeby miał na, żeby nie nawracał na końców pola będzie a dość proste pola są kukurydzy, to będzie dobrze. Ej, nie wiesz gdzie jest mój telefon? Chcę sobie snowić. A na ziemi leży, dobra. Zaraz zobaczę. Ja będę wodził fen, no kukurydzy, bo fen jeździ 53 na godzinę, to będzie szybko. Ej, będziesz później jeszcze? Nie. Za 2 godzinki? Nie, a co? Czekaj, zaraz. Zaraz ci powiem. 2 godzinki to idę do kościoła. Nie, no, za mniej. A co chcesz analfabeto? No bo... możemy nagrać kiszonkę w trójkę. To znowu, no ja nie mam dzisiaj czasu, już ci mówię. A jutro? No nie, no i mówię ci, jutro mam naukę. Pytanie czasem 3 godziny pod rząd, żeby sobie ponagrać się, porobić live, by sobie pograć. Kurde. Ale stój. Zobaczymy. Ja tak skończę ostatni rządek, prosiłem na wozy. Ale ty masz prawie wszystkie pola proste. Jak proste? No, z kukurydzy. No szczerze, to ich tu dużo nie ma. No właśnie. Ile ty masz pól? 3? Ile ty masz wszystkie pola kukurydzy oprócz mojego? Nie, na pewno tu to będzie za koło twojej farmy jedno. Tam będzie drugie i tu będzie trzecie. 3 pola w tym. No to tak na odcinku tego nie zdążymy zrobić, no to zobaczmy. Ja bym, myślę, że tak byśmy mogli zrobić, że ktoś, że wypożyczymy sieczkarnię i ktoś jeździ i postawimy 2 traktory i wiesz o co mi chodzi. Później jedziemy w dwójkę rozwa... Albo robić tak, brać przyczepy na kombajn, jeden by odwoził. Nie, bo samozbierający tak średnio będzie wyglądać przy kombajnie. No czemu nie może dać tego pracownika? Pracownik, mi jak grałem na mapach, to są proste pracownik nie robi głupot. No dobra, to damy radę. Damy radę, bo będzie sprawiedliwe, żeby nikogo nie było, żeby nie było potem hejtu. No właśnie, damy dzisiaj radę to zrobić. Jak będziesz miał godzina, czas. Będzie odcinek pewnie z pół godziny. Godzina. I? Nie no, zwariowałeś. No i dawaj, jak nie, się bawisz, się tak. Bawisz. O, nikt tego nie pogląda. A co byś powiedział na 50? Nie, 30 ma. A przed chwilą było 40. Ale ty chciałeś 50, to ja się... Ja chcę za dyla, je, runę, ja to prawie nie wychodzę. Mówisz, że ja za dużo chcę. Dobra. No ta! Widzimy tutaj Michała. No ta! Ja tu zapieprzam tym traktorem. Jak gruberuję.
O, tu jest twoje pole kukurydzy jeszcze. No patrz, ja ci pokażę. Tu mam raz, dwa. Ale ja tu chcę jest tylko co. Trzy, cztery. Ale to leci na ziarko. Tu widzę. I tak, tak samo to. Ej, to! Tutaj! Tutaj jest ta wieża taka, nie? Gdzie ty jesteś? Tu jest ta wieża taka, jak się obserwuje w lesie. No tak! No to leci to na. Na pewno, bo to jest fajne. Czekaj, ja ci powiem ile leci. Raz, dwa, trzy pola lecą na kiszonkę. Ale takie trzy jebitne. Patrz, to tutaj, gdzie masz belki koło twoich belek, tu będzie mało sypało, bo tu nie jest. Nawóz nie był dany. Mi szkoda było, nie stać mnie. Nie jesteś dany. Dobra, idziemy sobie teraz. Dobra, jesteś się pocięciu, ale musiałem sobie po prostu nawóz zatankować naszym zatorkiem od twojego rozsiewacza. Zjedziemy. Trochę go nosi z tym rozsiewaczem, ale dobra. Dzień dobry, na kiedy mamy kiszonki, panie Staśku, Krzyśku, Januszu? Dobra. Na za godzinę, dobra, to za godzinę wpada sieczkarnia i pan nam ją daje, czy jak? A, dobra, no to za godzinę zobaczymy. Dobra, elo, mordo. No, ja już jestem, dzień dobry. Ogólnie dzwonili do mnie o kiszonkach, także musiałem przerwać. No ale wiesz, ja tylko powiedział. Dobra. Oznaczy. No będzie fajna akcja, bo kiszonka to jest fajna akcja. No, a wiesz jaką sieczkarnię dostaniemy na to pewnie tą ruską. No tą ruską Western Masha powiedział. Powiedział, że mogliśmy wziąć ten Krone Big, ale pojechała na inne usługi. Ojej, będziemy się tym rzeczy, że ten ruski będzie panie sprzęgło i będzie kiepsko. Dobra, jedziemy. My ja to kolor będziemy na dwa razy pewnie znając życie. No ja kończę gruberować i jadę. Lepiej się przygotowywać zestawy. Ja sobie swoje przygotuję, okej? Okay? No ale ja mówię o swoich. No. Muszę New Hollanda spiąć do obciążnika, żeby na pryzmie był. I muszę spiąć tego. Ursus, a do czego to dowiecie się w następnym odcinku? Już mówiliśmy to, że będzie jeździł z Mengele. Sorry. No dobra, nie ważne. Jajko zebrałem mi jeden na polu. To ja mamy. Zebrałem, bo jajko ja muszę. Jajko zebrałem. Ja zebrałem, tylko to się buguje. Ej, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No się na wóz. Na którym polu? To, że się masz trochę. Dobra, chyba cię widzę. Nie, to nie ty. A ty tu jesteś, konfident. A ty na tym rozsiewasz. GG skoro tak. Trochę nawozu walnę na twoje pole tam, po nie, to co to niby było. Szczerze to dobrze. Muszę na szeroko wybierze. Miałem tylko wszystko zrobić. GG skoro tak. A ty miałeś przygotowywać tego zestawy. Tak, no przygotowuję. To się jesteś na polu. Nie. Tak. Nie. No i teraz już ten. Ja ci mówiłem, że ja na to jedzenie wchodzę już. To się jesteś na polu ludzi. No zobacz sobie, ja se gruberuję tym Ursusem. No tak. A ty, a dalej zostałeś na moim polu, spoko. Aha. No to nie jest Michał. O, ty tak, to pracownik se gruberuje. Tak. To znaczy, to mój syn, jak go uczę, że jeździć od ty, on ma już dzieci z Laurą, to pamiętam. Laura, Ola, Szymon, ja. Nie, Szymon, nie. Sorry. Ja o Szymona w froncie w odcinek. Dobra, sobie rozsiewacz ustawiłem, bo nie zdążymy dzisiaj ani rozsiewać na wozu, a na tamtym polu trochę się posiejemy. A ja muszę tylko ustawiać i nie urosła. Jesteś na kiszonkę, ten gdzie jeszcze ona nie urosła? Jak nie urosła? To taka niska odmiana jest. Ale jej nie skosisz jeszcze. Ja ci mówię, to jest taka niska odmiana. Ale jeszcze nie skosisz w farmingu. Cicho bądź. Ja ci mówię, to jest taka niska odmiana. Ty jesteś niski. To ty jesteś mały. Ja to nie mieszkam. Odgrzywo. To jest okresu morświna. Nie, tak se fajnie stałem i żałuję, że nie mam ujęć, że nie miałem frapsa włączonego. Tak fajnie Ursus przejeżdżał i za nim ty. Tak, głupi jesteś. Dobrze. No tak, więc no w tym odcinku nie zdążyłem posiedzieć sobie pola, bo już mamy za mało minut, więc do kolejnego odcinka. Wbijajcie na akcję kiszonkę, papa. Do widzenia.